Dzień pierwszy. Nowy ogień zapali się w Kościele. Tylko Bóg. Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Kościoła, Wasza Matka, Królowa Miłosierdzia, Skarbnica Darów Bożych, Pokój dla wszystkich. Zaczyna się maj, mój miesiąc, miesiąc bogaty we wszelkie dobro, w którym Duch Święty, rozlewa swoją łaskę na pamiątkę tego godnego podziwu wylania, które uczyniło mnie Matką Syna Bożego. Miesiąc w którym Jezus posługuje się obficie skarbami odkupienia na pamiątkę miłości, z jaką strzegł jej w moim sercu, miesiąc miłosierdzia. Dla Was ten miesiąc ma wielkie znaczenie, jest to bowiem miesiąc pierwszego zbioru kwiatów nieba, które zasiałam w waszych duszach, aby upiększyć Kościół, którego jestem matką. Kościół jest przeodziany w szaty żałobne, jest jak jeden z tych starodawnych, wspaniałych, niezrównanych zabytków, zdewastowanych niedoświadczoną ręką tych, którzy ich strzegli. Co uczynicie, aby zabytek powrócił do dawnego blasku? Najpierw sporządzicie plan, Przywołacie z historii jaki był zaczniecie burzyć to co go szpeciło a potem ukażecie całe jego piękno tak uczyniłam ja tak uczynił Jezus w was nakreśliliśmy szkic teraz zaczyna się burzenie potem pojawi się początkowy blask kościół ponownie zostanie przyozdobiony w nowe bo boskie klejnoty wszystkie powierzone mi skarby Rozleje w jego łonie i zakwitnie nawet piasek na pustyni, a wyschnięte rzeki odpłyną przejrzyste pośród bujnej roślinności. Uroczyste magnifikat kościoła. Kościół powinien śpiewać uroczyste magnifikat Bogu, a pośród wzburzonych narodów powinien dać się słyszeć Jego duchowy głos, pełen świętości. Mocny tą Bożą Potęgą, która pochodzi z życia Jezusa Chrystusa, Jego mistycznego ciała. Strzegłam Jezusa, karmiłam Go własnym mlekiem, ofiarowałam się z Nim, muszę strzec Jego mistycznego ciała, karmić Go moim mlekiem, muszę okryć Go moim płaszczem. Świat jest jak mój Jezus ukrzyżowany, jest cały pokryty ranami, umarły. Ukoronowany cierniem, zraniony w sercu, jest przybity na rękach i stopach. Jego działanie umarło, bowiem w niewoli zła. Kościół musi wyciągnąć gwoździe z tego krzyża hańby. Musi złożyć go w moje ramiona, tak jak został złożony w moje ramiona Jezus. Muszę zdjąć mu koronę cierniową, która jest obrazem głupoty myśli. Muszę oczyścić mu rany, uporządkować jego członki, owinąć w prześcieradła i pełnym pobożności pocałunkiem, przygotować Go na zmartwychwstanie. To jest miesiąc, w którym rozpocznę wypełnianie tej miłosiernej pracy, o tyle pięknej, co nieoczekiwanej. Sprawię, że wszędzie będę słyszana jako potężna królowa. I z moich sanktuariów wzniosę głos miłosierdzia. Dam się usłyszeć jako matka i przywołam ku sobie wiele serc, które o mnie zapomniały. Dam się usłyszeć jako pokój dla wszystkich i wzniosę swój głos pośród ludzkich zniszczeń tak jak jeszcze dotąd tego nie czyniłam. Na tej biednej, spustoszonej ziemi pozwolę się zobaczyć znowu jako matka i moim pełnym miłości głosem odnowię energię serc. Zwrócę je ku Bogu i będą wołać z jednego na drugi kraniec świata Magnificat anima mea dominum. Grota w Lourdes stała się dla świata jak chrzest Janowy, przygotowaniem, ale ja głos muszę znieść jeszcze bardziej i w cudach miłosierdzia wielbić tego Boga, który dał mi siebie, który mnie uczynił Matką miłosierdzia. Magnificat anima mea dominum. Dlaczego Ziemia w swym pragnieniu przyjemności jest jednocześnie pełna płaczu, ponieważ raduje się w złu? A więc dobrze, ja wzniosę głos, by usłyszano, że prawdziwa radość jest tylko w Bogu, sprawie, że zakwitnie życie pobożne, życie kontemplacji i odnowie religijnego ducha dusz konsekrowanych. Mój duch rozradował się w Bogu Zbawicielu moim. Bo miałam go w sercu, nosiłam go w łonie, sprawię, że dusze będą radować się w Bogu Zbawicielu, w Eucharystii i zacznę rozszerzać to eucharystyczne życie w klasztorach. Świat nabierze w ten sposób odwagi i będzie głosić życie Jezusa. A wy nie pójdziecie do Jezusa jako dusze wybrane, ale jako grzesznicy, którzy domagają się życia od tego, który umarł za nich. I biegnąc na świętą ucztę powiecie, On wejrzał na naszą nędzę i dlatego nasza epoka nazywana jest błogosławioną przez wszystkie pokolenia. Respeksit humilitatem ancille sue, ecce enim ex hoc beatam medicent omnes generationes. To jest nowa wielkość, która wyleje się na duszę przez potęgę i świętość Boga przenikającą w Was przez Jezusa Eucharystycznego i przez Waszą mamę niepokalaną. W ten sposób skuteczniej niż wszelkie ludzkie działania, skuteczniej niż jakiekolwiek ludzkie inicjatywy zwalczające zło, pychę, apostazję, Bóg powstanie w potędze swego ramienia, rozproszy pysznych, podniesie ubogich i przestępców, nasyci swoje zgłodniałe stworzenia. I sprawi, że ukażą się rzeczy tego świata takimi, jakimi są, jako opuszczenie i nędza, nicość i pustka. Moje drogie córki, nowy ogień zapali się w kościele, a to jest miesiąc miłosierdzia, w którym zapalę go ja sama, z mocą tego miłosierdzia, tylko ja bowiem jestem Jego matką. Dlatego ja w tym pierwszym dniu kieruję do Was moje słowa aby wam błogosławić, aby zgromadzić was w moim macierzyńskim sercu, aby zachęcić was do wzywania mnie w imieniu tych wszystkich, którzy mnie nie wzywają, aby trwać w pokoju, w pokoju przygotowującym dla mnie drogę. Czy nie jesteście pierwszymi owocami mojej nowej miłości? Czy nie mówiłam do was, moje córki, zanim powiedziałam to wszystkim? Czy nie dałam wam Jezusa, chociaż byłyście tak biedne, tak małe, tak pełne słabości, czy nie dawałam Go wam na różne sposoby? Już wam to powiedziałam, że musicie rodzić Go w Kościele i teraz, gdy dałyście pierwsze świadectwo, musicie ogrzać Go waszą miłością, musicie nakarmić Go Waszym sercem, musicie strzec Go w waszej duszy. Musicie uczynić go blaskiem waszego życia, wywyższyć go w waszym działaniu, przywołać go między was, przywołać go z miłością, cierpliwością i pokorą. Pokora i zaufanie. Moje drogie córki, modlicie się na próżno, jeśli nie czujecie się najgorsze ze wszystkich, jeśli nie stajecie na ostatnim miejscu, jeśli nie czujecie się niegodne każdego daru Boga. Jeśli nie wyniszczacie się, Jezus bowiem patrzy przede wszystkim na pokorę tych, którzy Go wzywają. Respek sit humilitatem ancillesue. On przyćmiewa się właśnie po to, by was pozyskać w tym uczuciu wewnętrznego wyniszczenia. Zasłania się, bo chce być wzywany na nowo przez wasze dusze oczyszczone przez niepokój, przez posłuszeństwo, przez oderwanie, zawierzenie jedynie w Bogu, przez pokój, przez miłość. Niech będzie to właśnie miesiąc waszej wewnętrznej przemiany. Macie bowiem wiele do naprawienia i do odnowienia w waszych duszach, moje córki. Powinnyście kochać Boga magnificat anima mea dominum. Powinnyście pokładać pełne zaufanie w Jezusie, całkowite zaufanie, które sprawi, że wasza dusza nie zniechęci się, nie przygnębi, ale uraduje, uraduje myśląc o tym, który was zbawia. Exsultavit spiritus meus indeo salutari meo. Musicie upokorzyć się jako córki przez pokorę, która czyni was małymi, ale niewyobcowanymi, nie niespokojnymi. Ty, Eleno, moja córko, Jesteś bardzo biedna, czujesz w sobie pustkę, ale jeśli zniechęcisz się, nie jesteś pokorna, ale tchórzliwa. Nie bój się, dobry Jezus to uzupełni, a ty jesteś tą, która im więcej się modli, tym bardziej jest doświadczana, gdy brakuje ci swobody w dawaniu się Kościołowi, jak czynią to inne. Ja cię w tym zastąpię, moja córko. Czy nie jesteś szczęśliwa, gdy dziękuję Jezusowi za Twoją komunię, kiedy śpieszysz się do swoich obowiązków w szkole? Nie. Nie jesteś zadowolona, że oświecam przed Tobą święte oficjum? Czy nie jesteś szczęśliwa, że staram się o Ciebie jak matka? Dlaczego więc denerwujesz się i zamartwiasz? Nie wiesz, że to Twoje zdenerwowanie, ten brak odpoczynku w woli Bożej. W wydarzeniach, którymi On rozporządza, jest wielką, bardzo wielką przeszkodą wobec planów, które ma względem Ciebie? Bóg widzi naszą nicość, humilitatem ancille Sue. A wy macie się upokorzyć, a nie irytować. Proszę was o to, moja córko Romildo i Ciebie, moja Lio. Dlaczego upadacie na duchu, doświadczając w sobie pustki? Dlaczego? Wypełnijcie tę pustkę świętą pokorą. Otwórzcie serce na ufność, wszystkie pamiętając o Bożych dobrodziejstwach. Fecit mihi magna potens est et sanctum nomen eius. Otrzymałyście wiele, moje córki. Nie możecie nigdy stracić ufności. Ten, który was przyjął i przebaczył, znów was przyjmie i przebaczy. Miejcie ufność. On zwycięża świat, zwycięża zło. Fecit potentiam in brachio dispersit superbos. To, co teraz wydaje się wam niemożliwe, stanie się faktem, kiedy On wyciągnie swoje potężne ramię. Jego potężnym ramieniem jestem ja, moje córki. On już je wyciągnął, jeszcze je wyciągnie i to ma być miesiąc Jego potęgi miłości, która się rozprzestrzenia, Oczyszcza wszystko, spali wszystko to, co jest pychą, co jest złem. Ufajcie i módlcie się. Ty, Ersilio, bardziej niż inne potrzebujesz mojej pomocy. Powinnaś być bardziej skupiona, prosta, więcej zawierzyć. Tobie, Maria od Jezusa, zalecam w tym miesiącu modlitwę i pokój. Jeśli będziecie się wysilać, jeśli będziecie umiały stopić się z moim sercem, Otworzycie niebiosa w tym właśnie miesiącu. Błogosławię Wam wszystkim, jednej po drugiej. Błogosławię Tobie, Eleno, która jesteś udręczona i przez to bardzo mi droga. Bardzo Cię kocham, moja córko. Błogosławię Marii od Jezusa, Romildzie, mojej córeczce, którą wiele razy uratowałam. Mojej Lindzie, malutkiej Marii, Salvatore, Lii. Annie, Pini, Ersili, wszystkim. Błogosławię także moje córki Ilie i Irme, oddam się im ponownie i uczynię je jeszcze piękniejszymi. Błogosławię także wasze rodziny i waszych zmarłych. Jestem waszą mamą, mam przeogromną miłość do rozdzielania, miłość, która cała jest miłosierdziem. Błogosławię Kościół, papieża, pasterzy, kapłanów. Błogosławię Ciebie, mój dolindo, synku mojego bolesnego i chwalebnego serca. Amen.